Cześć. Wiem, że wielokrotnie o tym mówiłem i w końcu nadszedł ten czas. Zajmiemy się pierwszym ruchem specjalnym i to jest informacja, której strzegłem jak skarbu, ale w końcu muszę ci ten sekret wyjawić. Dzisiaj o tym, co dzieje się, kiedy pionek dotrze do końca szachownicy. Tak jak już wielokrotnie o tym wspominałem, pionki poruszają się do przodu. Wiemy też już, jak pionki biją na skos. I pionki oczywiście też mają ten przywilej, że w pierwszym swoim posunięciu, czyli stojąc na wyjściowej pozycji, pionek, który jeszcze nie wykonał posunięcia, ani nie zbił niczego wcześniej, może ruszyć się aż o dwa pola do przodu. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Powiedzmy, białe grają h4. O tym jeszcze nie mówiłem, że tak się mówi w szachach, czyli pionek z h2 idzie na pole h4. Szachiści po prostu powiedzieliby, że białe zagrały h4. I analogicznie czarne grają a5, czyli pionek z pola a7 poszedł na pole a5. I tak dalej. Pionek na h5, pionek na a4. Pionki idą. Można powiedzieć, że to są takie wyścigi. I co się dzieje, kiedy pionek jest o jedno pole przed ostatnią linią? Domyślacie się pewnie, że skoro pionek chodzi tylko i wyłącznie do przodu, to gdybyśmy go postawili na ostatniej linii, to tak naprawdę pionek nie miałby już przed sobą żadnych perspektyw. Pionek nie mógłby absolutnie zrobić niczego, bo pionki zarówno chodzą, jak i biją tylko i wyłącznie do przodu. Chodzą o jedno pole do przodu, biją o jedno pole na skos. I dlatego wprowadzono coś takiego jak nagroda dla pionka, promocja pionka. Tak się fachowo nazywa to pojęcie. Promocja pionka. Kiedy pionek dochodzi do ostatniej linii, w tym wypadku do linii ósmej, jeżeli chodzi o białe, albo do linii pierwszej, jeżeli chodzi o czarne, pionka możemy zamienić na jedną z czterech figur. Możemy pionka zamienić na hetmana, idąc od najbardziej wartościowej figury na wieżę, potem na gońca albo na skoczka. Czyli hetman oczywiście zazwyczaj jest najbardziej opłacalnym wyborem, ponieważ z jednopunktowego pionka możemy uzyskać aż figurę wartą aż 9 punktów, czyli hetmana. Natomiast w niektórych sytuacjach może być jednak bardziej opłacalne promowanie pionka na wieżę, skoczka albo gońca. Zwróćcie proszę uwagę, że nie mamy możliwości promowania pionka, czyli kolokwialnie rzecz ujmując, nie możemy dorobić sobie drugiego króla. Każdy zawodnik w partii może mieć tylko jednego króla, tylko jeden może być dowódca każdego wojska. Wyobraźmy sobie, że białe dorabiają właśnie hetmana, czyli promują pionka na hetmana. W takim wypadku czarne oczywiście też mogłyby zrobić to samo. Również widzimy, że możliwości są te same. Hetman, skoczek, wieża, goniec. Grając przez internet będziecie mieć te możliwości niejako pokazywane od razu przez stronę internetową, na której gracie. Również jeżeli gracie z programami, tak samo to wygląda. Natomiast w partii normalnej szachowej, takiej kiedy dwóch zawodników siedzi przy fizycznej szachownicy naprzeciwko siebie, wtedy po prostu tę dodatkową figurę należy pobrać z figur już zbitych. Na turniejach często obok szachownic stoją dodatkowe hetmany, ponieważ o ile królów mieć dwóch nie można, to figur pozostałych możemy mieć więcej niż jedną. Czyli pomimo tego, że zaczynamy z jednym hetmanem, możemy mieć tych hetmanów docelowo dużo więcej. Możemy mieć dwa, nawet czasem zdarza się, bardzo rzadko, ale zdarza się, że zawodnik ma aż trzy hetmany. Może mieć tak samo trzy wieże, trzy skoczki, trzy gońce, możemy mieć nawet dwa gońce białopolowe. Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. Jedyne, czego nie możemy zrobić, to posiadać dwóch króli na szachownicy. Dwóch białych króli albo dwóch czarnych króli. Wyobraźmy sobie zatem, że białe dorobiły hetmana, czarne również dorobiły hetmana. No i tak naprawdę tak wygląda promocja pionka. Oczywiście
ten ruch nie jest do końca dla czarnych dobry, ponieważ o ile udało się pionka promować na hetmana, to białe w tym momencie mogą sobie takim długim posunięciem tego hetmana za darmo zbić. I w ten sposób białe zdobyły hetmana, pomimo tego, że ten hetman przed chwilą jeszcze był pionkiem. Taka kariera od zera do bohatera. Promocja pionka jest, no wydaje mi się, że łatwa, prosta i przyjemna. Oczywiście do promocji może również dojść w przypadku, kiedy pionek zamiast iść na pole przemiany, tak nazywa się pole na ostatniej linii, pionek również mógłby skoczka zbić. I jednocześnie nie dość, że bijemy figurę skoczka, figurę przeciwnika, przepraszam, w tym wypadku skoczka, to jeszcze w nagrodę możemy tego pionka promować na hetmana. Jest to, jak widzicie, bardzo duża korzyść i tak naprawdę zdobycie tak dużej korzyści materialnej, czyli z jednego punktu mamy w jednym ruchu aż 9, to jest jeden z elementów właśnie, można powiedzieć, strategii szachowej. Często tymi pionkami idzie się do przodu po to właśnie, że być może któryś z nich okaże się koniec końców hetmanem. Czyli jeszcze raz, podsumowując, pionek stojący na siódmej linii, na przedostatniej linii może wejść na linię ostatnią poprzez po prostu pójście do przodu albo poprzez zbicie figury przeciwnika. W takiej sytuacji pionek może zostać promowany na jedną z czterech figur: hetmana, wieżę gońca albo skoczka. Nie możemy mieć dwóch króli jednego koloru na szachownicy. Możemy mieć oczywiście więcej niż jednego hetmana, więcej niż dwa gońce, więcej niż dwa skoczki i więcej niż dwie wieże. Tam ograniczeń już nie ma. Dopóki nie skończą nam się pionki, tyle możemy sobie dorabiać dodatkowych figur. Mam nadzieję, że to było proste. To był pierwszy z ruchów specjalnych, o których chciałem wam powiedzieć. Promocja pionka to naprawdę fajna rzecz.